Witajcie! Dzisiaj akcja, kolejna z tych rzeczy, których nigdy nie robiłem. Orka. Nie mam pojęcia, co z tego będzie, ale zrobić to muszę. Choćby przez to, żeby korzenie wywalić. Jak to będzie wyglądało, zobaczymy. No, tak wygląda pierwszy przejazd, tam 10 metrów, ale słuchajcie, o co chodzi, bo dobra, ja tu ustawię pług, zaraz będę kombinował i ustawię, ale efekt jest dokładnie ten, na którym mi bardzo zależało. Przede wszystkim te dziadostwa, to się zaraz wszystko wygniecie, wyobraca i tak dalej. Ciężka brona zrobi z tym porządek. Ale druga sprawa, zobaczcie, co tu się stało. Jakie pniaczysko. Jego w ogóle nie było widać. I widzicie? I wylazł bez problemu. I o to chodzi. Tu jest jeden. Tu jest drugi. Ale to kurde jest ciężkie. Widzicie? I teraz tak, te one są popróchniałe. Łożesz ty. O. Widzicie, jaki byk? O. I ten pług sobie świetnie z tym widzę radzi. Tu już troszeczkę dałem więcej gazu, nic mnie nie zatrzymało. Ale jak widzicie, tu już jest ładnie obrócone. Nie zaczynam tam, bo zauważyłem się, zorientowałem, że Jarek tutaj to oborał, żeby wiedzieć dokąd, ale jechał z tamtej strony w tą. A ja muszę, po prostu nie mogę w tamtą stronę na drogę polecieć, tylko muszę na tą stronę lecieć, tu. Więc dlatego z tej strony zaczynałem. Ale teraz tak, tu poszedł głęboko, tu jest płytko, nie chcę wejść. Czyli rozumiem, że trzeba go obniżyć. Zobaczymy, co się będzie działo. No to jest, słuchajcie, metoda prób i błędów. Ja zobaczę, co tu będzie słychać. No bo się samo nie zrobi. Dobra. No zobaczymy, no co. Na razie nie będę tego nagrywał. A to z tego względu, że muszę mieć dwie wolne ręce, bo nie wiem, co się będzie działo. A jak już się poczuję trochę pewniej, to wam to nagram. Dobra, słuchajcie, chyba połapałem się, o co chodzi, bo tutaj widzicie, pierwsza skiba ładnie odwraca, ale ta nie, znaczy ta odkładnia, ale ta nie chce. No i chodzi pewnie o to, że koło jest. To jest koło? Czy to jest koło? Kurczę, nie wiem, co to jest. To jest koło. Tak. Trzeba by je do góry podnieść. Idzie. Idzie, idzie. O. Jeszcze jeden opór. O. Dobra, i zobaczymy teraz, ale widzicie. Jaki wyłażą, nie marudzą. No to jest tylko ten kurcze blady numer, że nie chce się odwracać. I tutaj teraz widzę tak. Przede wszystkim to, co mówiliście o tych ścinaczach, żeby tu je zamontować, ale tutaj ja bym to dał w tym miejscu do dołu, bo to będzie dociskać. Jak dam do góry, to nic nie da, bo nawet nie złapie. Ale jak dam w dół, to dociśnie i nie wróci. O to chodzi. No dobra, jedziemy dalej. No moi drodzy, przejechałem ledwie 4 razy takie, niech będzie po 100 metrów. Wiem, wy byście już to dawno wszyscy zrobili. Ale ja nie, bo się uczę. No i powiem wam tak. No widzicie, jak to wygląda. Tu raz odwraca, raz nie odwraca. Doszedłem do wniosku, że to jest sprawa kąta nachylenia tego koła podporowego. I stąd po prostu ja to cały czas jeżdżę i reguluję w trakcie roboty. No na tym polega ta nauka. Ale jest rzecz
trochę gorsza, że tak powiem, bo zatrzymuje się co 3, co 5 metrów. Takie dziady mnie zatrzymują. One wyłażą. O! One wyłażą, słuchajcie. To nie ma problemu, bo są popróchniałe i tak dalej. Ale rzecz jest w tym, że nagle mi ciągnik dęba staje. To jest jedna rzecz. Co 3, co 5 metrów, zobaczcie. Są tutaj takie korzenie. On sobie świetnie radzi, muszę powiedzieć, ten pług. On mnie zaskakuje, bo z tego, co ja słyszałem od was opinie, nie od wszystkich, ale ogólnie tak mówię od was, w sensie od widzów, to... O, tu następny jakiś klamot. To słuchajcie, rzecz w tym, że gdzie to Unia, daj spokój, złom trup i tak dalej. No i ja, słysząc to, no to mówię, Matko Boska, ciągnę za sobą kawał łańcucha albo jakiegoś innego żelastwa, ale na pewno nic dobrego. Tymczasem okazuje się zupełnie inaczej, że dobrze go ustawić i on naprawdę będzie świetnie szedł. To jest jedna rzecz. Ja tej wiedzy niestety nie mam. Druga rzecz to jest taka, że zastanawiam się, czy w tej sytuacji jest sens w ogóle jeździć tym. Przynajmniej w moim przypadku, z moimi, a raczej brakiem umiejętności. Zobaczcie, tu następne dziadostwo. No jest tego, mówię, co kawałek. O. Także co chwilę ciągnijmy, dęba staje. I muszę to się cofać, do góry podnieść, wyrywać i tak dalej, dalej jadę, i taka zabawa w kółko. Co, no co jest męczące, no co będę opowiadał. Tu nie chodzi o to, żeby ta praca była lekka, bo nie mówię. Ale po prostu to wkurza, kiedy co chwilę się musi zatrzymać. No i co? Dobra, ja wiem, że to idzie takim slalomem, prawda? To też wymaga nauki, żeby wprawy, żeby wiedzieć co i jak. Nie o to chodzi. Rzecz jest w tym, że się zastanawiam, czy w tej sytuacji nie przejechać to broną ciężką. Bo broną ciężką to ja po prostu tu wszystko zniszczę, wyrównam, pniaki wylezą. Co ma wyleźć, to wylezie. Te gałęzie, które tutaj są, to one też po prostu się pozbierają tą broną na kupę. One gdzieś tam jakoś będą schałdowane, potem można przyjechać i zabrać. Ale po prostu muszę coś wymyślić. Bo powiem wam, że taka robota to nie jest robota. Tu potrzeba wprawnego człowieka do orania. Ktoś, kto ma o tym pojęcie, kto to kiedyś robił albo cały czas robi, i wtedy będzie dobrze, będzie w każdym razie lepiej. Ja spróbuję ten kawałek oborać, jeżeli dam radę, co tu jest od tego tutaj do tego, to jest, nie wiem, z 10, z 15, może 20 metrów, i zobaczymy, ile tutaj jest. W każdym razie tutaj jest od cholery pniaków i to non stop mi się zapycha. Stop, co 3, co 5 metrów, góra, pług, cofaj, jedynka, dwójka, znaczy, dobra, dwójka, wsteczny, i tak cały czas. Nie zawracam gitary, jadę dalej. No słuchajcie, tu pod koniec to mi trochę lepiej idzie, bo tutaj pniaków nie ma. Trochę się to nie odwraca do końca, ale zauważyłem, że jak idę na 1600 obrotów, no bo tu akurat mogę, mówię, tu się idzie jeszcze rozpędzić, i wtedy to ładnie przewraca. To co pisaliście. Natomiast w sytuacji, o tu jakiś pniak się trafił, widzicie, to wszystko próchno jest. Nawet już nie zostało już nic. Ale tutaj, słuchajcie, wcześniej, gdzie są te pniaki, to jest katastrofa, bo to mówię, co parę metrów ja muszę po prostu podnosić pług. Zobaczcie, jaki tu jest Saigon. Widzicie te korzenie? I nagle po prostu dęba staje i nie chce nic. Także... O, tam jeszcze taki fajny korzeń. Tutaj nie odwróciło, bo mówię, tu za powolna była jazda. No i teraz tak. Jaki jest sens orki takiej? Bo to nie jest orka, to można powiedzieć, że to jest tragedia i katastrofa. Tak to nie powinno wyglądać. I w tym momencie, czy nie szkoda paliwa? I nie zabrać się, słuchajcie, za ciężką bronę. Bo ciężką bronę to mam tyle, takie doświadczenie, bo robiłem na tamtym polu tam. I było mniej więcej coś takiego. I przejechałem, powiem wam, chyba
Ja wiem, że 4 razy po całym polu i było czarno. Po prostu ta ciężka brona zniszczyła wszystko to, co jest tutaj zielone, te badyle, co tam wystawały i tak dalej. Wszystko, absolutnie. Zrobiła się czarna ziemia. I dlatego myślę właśnie, że, ale to mówię, ze 4 razy przejechałem. I gdybym tutaj przyjechał, tutaj ze 4 razy, czy... No nie wiadomo, czy 3, czy 4, czy 5, to jest obojętnie, ale chodzi o to, żeby po prostu skasować to wszystko. No i wiadomo, brona przy okazji na pewno wyrówna co nieco. Także zobaczcie, co tu się dzieje. Bo to naprawdę nie jest łatwe. Tu na przykład to w ogóle się grzebie i nie mogę tutaj przejechać. Także też być może tutaj coś rosło, albo tu widać po trawie, że jest jakaś wilgotna. Tu się boksował. Bokiem mi stawał ciągnik, nie mogłem po prostu go złapać w tor tej jazdy po prostu tutaj po tym pługu. I stąd te widzicie takie coś, prawda? I tak samo tam, bo on mi po prostu znosi ciągnik. Ja nic nie mogę zrobić. Koła albo w górze po prostu na chwilę są, albo po prostu idzie bokiem w tamtą stronę i ja chcę jechać prosto i nie da rady. I potem wychodzi tak, że chciałem wyprostować i się męczę tylko z tym wszystkim. Także tak wygląda. No takie dziadostwo to jest tam nic. No najgorzej to są te pniaki, które są tutaj większe, no przy nich pług staje autentycznie. Dobra, spróbuję to dojechać, tak jak powiedziałem, zobaczymy, jaki to będzie miało efekt. No tu są jakieś tam spróchniałe, niespróchniałe. Trochę za głęboko czasami mi łapie. Niedobrze. Bardzo niedobrze, bo to martwica wyłazi. No widzicie, tam korzenie. Tam jest jeszcze tam parę korzeni takich. Tam jest, widzę dalej. No po prostu jest tu co chwilę przerwa. No. Też widzę, że... O, tu następny jakiś dziad. O. I tu słuchajcie, widzę, że też trzeba regulować podczas pracy. Góra, dół tam podnosić i tak dalej, no, no fajna zabawa, nie? Ale dla kogoś to umie. Fajnie wygląda, nie? To mi też się podoba. Spróbuję wam pokazać, jak to idzie. Bo wiem, że lubicie, ja zresztą też lubię. Ciągnik podnosi aż. Mam nadzieję, że to widzicie wszystko. O. Thank you.
Widzicie, to było łatwiejsze. Jak to wygląda? A tu jest to gorsze. Fajnie zapchany teraz, ale ja wiem, to moja wina, bo no. Boskie. Nie, chyba trzeba cofnąć, bo widzę, tego jest za dużo. O. Następny piasek, nie? Kurde.
Także, no nie wiem. Ja tu nic nie gadam, bo co będę gadał? O. Dla mnie to jest katastrofa. Znowu się tam korzeń złapał. No i takie pytanie właśnie. Jeszcze raz. Brony czy mordęga taka? Bo trudno to orką nazwać. Widzicie, druga skiba nie odwraca, pierwsza ładnie, druga nie. Trochę mi tam Bogdan podpowiadał z Pomorskiego, dzięki. Tyle co podłapałem, to podłapałem. Wcześniej Jarek też trochę ustawił ten pług, więc też bardzo fajnie. No ale w takim tempie to się tego nie poora. No i co, w tej sytuacji trzeba się będzie pożegnać z owsem.
kurde. Mówiłem, że to zrobię. A widzicie, jak to wygląda. Tyle czasu. Ja wam tu kawałek filmu pokazałem tylko. A tyle czasu to robię i to taki kawałeczek. To powinno być wszystko odwrócone, a nie takie coś. Także teraz, żeby to miało sens, to nie mogę broną jechać stamtąd w tamtą stronę, tylko stąd w tamtą stronę. Żeby to doobróciło całkiem po prostu i te pniaki, które tu widzicie, żeby wyrwało. O! Takie. Chociaż to mówię, to jest próchno, to nawet... One są po prostu wielkie i one potrafią przyblokować ciągnik, ale to już jest takie próchno, że tu się nie trzeba absolutnie niczym przejmować. No i pytanie tylko, co dalej? Wiecie co? Nie chcę męczyć maszyny, siebie z tym wszystkim, bo to nie o to chodzi. Ja to zostawię tak, jak jest dzisiaj. Pokażę wam ten film wcześniej niż inne, a wy mi powiecie, co zrobić. Bo się człowiek tutaj naszarpie tylko i jeszcze gorszą robotę zrobi, jak to by było. Ja mam plan taki: biorę bronę ciężką i to po prostu zbombarduję. Lewogryzarka też byłaby świetna tutaj, ale mówię, no kurczę, to jest zarąbista maszyna. Tylko problem jest właśnie w tym, że tu są, słuchajcie, te pniaki i ona nie ma tej siły obrócić w taki sposób, żeby tego pniaka, o na przykład tego, wyrwać, nie? Ja tu mogę jeszcze podjechać pługiem, podnieść go do góry. Chyba że po tym też można by tą glebogryzarką przejechać, bo ona już chyba w tym momencie, to ona to wszystko jest w stanie bez problemu zbombardować. No tak mi się wydaje, jak już ma ten sposób, to miałaby lekko, ale fajny pesz, nie? Zobaczcie, ile tych metrów jest tutaj. A raczej kilometrów. Tylko tyle, że słuchajcie, mam jeszcze taki plan, bo mówię, nie odbierajcie tego, że ja się uparłem, że ja nie chcę chemii dawać. Po prostu uważam, że chemia to jest po prostu dziadostwo. A mi nie chodzi o to, żeby uprawiać, tylko wziąć to, uprawić, sprzedać i hura, pieniądze i cześć po prostu. A co się stanie z tą ziemią, to jest nieważne. To ja się tym nie będę martwił, to przyjdą ci po mnie, to oni się będą martwić. Ja w ten sposób naprawdę nie myślę. Tu zwykła brona wytargała taki korzeń. Ta cienka, mała.
jak tu zamiatałem, sprzątałem, żeby to po prostu widzieć, gdzie są korzenie. No i ten. Tylko mi zależy, że to, co urośnie w tej ziemi, to żeby było przyjazne dla nas, dla człowieka. Wiecie, o co chodzi? Ci, którzy chociaż trochę biorą udział w jakiejś ekologii, jakiejkolwiek, to wiedzą doskonale, że te rzeczy, które są stosowane, to rolnictwo całe konwencjonalne, to potem człowiek nie jest w stanie tego strawić, bo wiecie, że wszystkie choroby, jakie są, wszystkie, absolutnie nie ma co się tutaj po prostu, zwłaszcza te najgroźniejsze, takie te raczyska i tak dalej, to inne całe dziadostwo, to jest właśnie stąd, z tej chemii stosowanej w rolnictwie. Bo jeden da tyle, co trzeba, drugi da za dużo, trzeci po prostu tam w ogóle nie sprawdza i leci tam co dwa tygodnie oprysk i tak dalej. I to od tego. Ja wiem, ja rozumiem, że bo się inaczej nie da, bo nie urośnie, bo to, bo tamto. Słuchajcie, jest wielu rolników, którzy uprawiają ekologicznie i rośnie. Tyle tylko, że myśmy się przyzwyczaili do tego, że jak się nie poleje, to nie urośnie. Także to jest, co jest tylko i wyłącznie ta sprawa. Na tym to polega. Słuchajcie, taka kolejna rzecz. Dlatego mówię, ja nie chcę tutaj tej chemii po prostu, bo ja wiem, że bez chemii urośnie, bo wiem, że ludzie tak robią. Przykładem jest znakomity rolnik z Niebieszczan, Tadeusz Rolnik, i on naprawdę ma, nie wiem, ale ma sporo tych hektarów i sobie świetnie radzi. I nie ma czegoś takiego, że on powiedzmy, nie wiem, ma jakieś problemy z festami i tak dalej, takie różne rzeczy. Najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest to, że on to, ludzie się z niego śmieją, że na przykład on uprawia, z tego co oglądałem jego filmy, uprawia nostrzyk. Wszyscy rolnicy konwencjonalni uważają, że nostrzyk to chwast. Natomiast ja tak nie uważam, skoro ten człowiek uprawia ten nostrzyk dla azotu, czy dla czegoś innego, dla płodozmianu, czegokolwiek, i nie ma chwastów potem w zbożach, to znaczy, że chłop robi dobrze. Bo efekt jest ten, co trzeba. O, widzicie? Tu mi geodeta wyznaczał już ten. Bardzo ładnie, super robota. I w tym momencie mogę stawiać słupy. Tak to wygląda. Ale roboty, kurde, po jaką cholerę ja do tych Niemiec jeszcze? Sam tego nie wiem. No jeść trzeba. Pieniądze zarobić na życie. Dobra. Jeszcze się przejadę dookoła, słuchajcie, tutaj. Dzisiaj na tyle z tej orki, z tej, pożal się Boże, orki, bo to nie można orką nazwać. Tylko próba, nauka jakaś, nie wiem, co to po prostu jest. Ale w każdym razie chciałem spróbować tego na własnej skórze, tylko szkoda, że na takim polu, na takim strasznym ugorze, no. Oczywiście te pługi, które mi tam polecacie, Kverneland i tak dalej, no to są to rzeczy, po prostu to trzeba dać parę tysięcy za taki pług i być może on by dał radę, ale przy tych korzeniach to ja podejrzewam, że prędzej to bym go połamał, niż on by dał radę. Ale nie wiem, wypowiedzcie się, piszcie w komentarzach, co o tym myślicie wszystkim, jak to wygląda. Próbę zrobiłem, żeby nie było. Pokażę wam ten film przed wszystkimi, tamte, które są już następne ponagrywane, przesunę. Także ten idzie na jutro. Trzymajcie się. Cześć.